przede wszystkim ogromnym wyróżnieniem, ponieważ znalazłam się w gronie wspaniałych poetów, którzy dostali tą nagrodę przede mną. Byłam także nominowana w gronie przyjaciół, więc przede wszystkim to jest dla mnie ważne. Jest to też ukoronowanie 25 lat poświęconych zawodowemu uprawianiu literatury. Rzadko nam się zdarza udzielać wywiadów i mieć święto dzisiaj. Dziś myślę, że poezja ma swoje święto, nie jest to tylko moje święto i współnominowanych, ale Festiwal Miłosza i Nagroda w Fundacji imienia Szymborskiej to jest święto całej polskiej poezji. To jest książka, która poniekąd jest oczywiście zainspirowana jakimiś tam moimi mistrzami słowa, mistrzami piosenki, ale też jest to książka stricte miłosna. Jestem szczęśliwie zakochana. Więc chyba w tej książce to wybrzmiewa bardzo mocno.